Przepis na domową pizzę z szynką i pieczarkami. Do ciepłego mleka kruszę drożdże, dodaję łyżeczkę cukru, wsypuję dwie łyżki mąki, następnie całość chwilę mieszam, przykrywam ręcznikiem i odstawiam w ciepłe miejsce na jakieś 10 minut, aż drożdże ruszą. Po tym czasie do rozczynu wlewam rozpuszczoną margarynę, roztrzepane jajko i sól. Całość chwilę mieszam i wsypuję pozostałą przesianą mąkę. Najpierw mieszamy za pomocą łyżki. Następnie wyrabiam ręcznie tak długo, aż ciasto będzie zwarte i nie będzie kleić się do rąk. Wyrobione ciasto przykrywam ręcznikiem i odstawiam na 15 minut w ciepłe miejsce, aby podrosło. Po tym czasie ciasto przekładam na stronicę i rozwałkowuję na placek o grubości około 0,5 cm. Z rozwałkowanego ciasta wycinam koło o średnicy około 30 cm, następnie przekładam je na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Spód ciasta posypuję przyprawą do pizzy i układam na niego cienką warstwę farszu pieczarkowego. Jak zrobić farsz pieczarkowy, możecie zobaczyć na innych moich filmach. Na pieczarki układam pokrojoną w kostkę szynkę. Pizzę wstawiam do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piekę około 12 minut. Po tym czasie otwieram piekarnik i wierzch pizzy posypuję startym żółtym serem. Piekę dalej przez około 5 minut i gotowe. Gorącą pizzę kroję okrągłym nożem na małe trójkąty. Pizza z mojego przepisu jest łatwa do zrobienia, ma grube, miękkie ciasto, a od spodu jest chrupiąca. Dziękuję za obejrzenie filmu, proszę o subskrypcję, komentarze i oceny.